Against all likelihood, there exists a universe consisting only of soil. Deep inside lies a vast spherical world. Its people call it Asposia. Air enters this world through the three holy wind fountains. To this day, the origin of the wind is widely disputed. But the fact that it is dying out little by little is undeniable. Without the wind, the light went out. Without the light, the warmth went away. And in the cold darkness, the wind gods came. They have been haunting the Asposians ever since with their petrifying stares. The only wind fountain still blowing is guarded by the Abbot Conroy. He has devoted his life to leading the Asposians through these dark, cold times. Every day, Conroy preaches of austerity and obedience, in hope that the wind gods will one day be appeased and the wind will return. He is often observed by his young apprentice, Robert, whom Conroy has raised like a son. Well, not like his own son, of course. Huh? Hey. Hey! I think I'll call you Peck. You're not allowed to take that. It belongs to Conroy. I polish it every day for him. Pretty, isn't it? Oh, look what it can do. Conroy says it reminds him of the most beautiful day of his life. Of course, he's never told me what that means. But you know what I think? It has something to do with that. I bet you've seen a lot, hmm? Being a pigeon. You know, I've never been allowed to leave the palace because of my strange holes. I wish I had stripes like everybody else. But look here. I knitted it myself so that no one will be afraid of me. And if the Basilians turn you to stone, it's your own fault. Oh, these ungrateful worms. I'm only trying to help them. Oh. Robert, my dear boy, play my song. Oh, Robert, how many times do I have to tell you? One note, one beat. No! No! What idiot let that thing in here? Don't worry. Pigeon, I trusted you. I'll save your pendant. No, Robert, boy, stay here. Guard, bring me the hedgehog. Witajcie, z tej strony Kamtal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Innerworld. Jest to gra przygodowa od studia Fishbin. Kraina Apozja znajduje się głęboko pod powierzchnią Ziemi. Jej istnienie uzależnione jest od trzech tryskających fontan boskich wiatrów, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza. Z nieznanych przyczyn fontanny wysychają jedna po drugiej. Robert, nowicjusz w Centrum do Spraw Nieoczekiwanych Zdarzeń, musi zająć się tą sprawą, ustalić przyczyny oraz uratować Apozjan. Pomaga mu w tym zagadkowa złodziejka Laura, w której bohater się zakochuje. Moi drodzy, widzieliście w intro, że medalion Conroya został porwany przez tego gołębia. Ja w tym momencie mam zadanie, którym jest dotarcie do tego gołębia, złapanie go oraz wydostanie tego medalionu z jego wnętrza. Zobaczmy, moi drodzy, co tutaj sobie mogę wykorzystać, aby do niego się dostać. Mamy tutaj taką skarpetkę, która wskazuje wiatr, zatem ja sobie ją oczywiście zbiorę. Mój bohater oczywiście tutaj będzie mówił pewne kwestie dialogowe.
Ja w tym momencie przejdę sobie jeszcze do tej butelki. Tu macie taką postać fosfosa. Są to takie świecące duszki. Oczywiście ten medalion, który tam widzieliśmy, to też jest taki fosfos, tylko po prostu on jest z jakiegoś tworzywa zrobiony. Tutaj mamy robaka, którego w tym momencie będę musiał upić, ponieważ ważne jest to, abym z niego zrobił pewną rzecz, którą zaraz sobie wykorzystam. Ale powoli, moi drodzy. W tym momencie oczywiście mój bohater wlewa ten alkohol do robaka, do tej dżownicy i zobaczcie, co się dzieje, co ona robi. Mamy korek, wezmę oczywiście sobie ze mną tą dżownicę i tutaj mam kijek, który sobie wykorzystam również. I dobrze, moi drodzy, w tym momencie oczywiście tutaj mamy różnego rodzaju komentarze mojego bohatera. Powiem wam szczerze, że gra naprawdę jest bardzo, bardzo relaksująca oraz niesamowicie śmieszna. Mamy tutaj bardzo ciekawy styl graficzny. Za każdym razem widać, że twórcy bardzo postarali się w każdej kolejnej planszy. Ja w tym momencie powinienem sobie strzelić w tego gołębia, zatem jeszcze tutaj ten korek wrzucę na prowizoryczną procę i wykorzystamy sobie to oczywiście, żeby go zestrzelić. Pytanie, czy mi się to uda. Zobaczmy. W tym momencie sobie strzelę w tego gołębia i miejmy nadzieję, że on spadnie na dół do mojego bohatera, ponieważ ja muszę się nim zająć, muszę oczywiście zdobyć ten medalion, który on połknął. No niestety, zobaczcie, moi drodzy, nie wzruszyło go to, zatem muszę zrobić coś innego. Tutaj mamy jakiegoś typa spod ciemnej gwiazdy, zatem powinienem sobie z nim porozmawiać. Jak widzicie, jest to dostarczyciel śmieci. Porozmawiajmy z nim. Hello, can you help me? Oczywiście on mówi, że może nam pomóc w zależności od tego, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy śmieci, to on jest właśnie od tego. On tutaj dostarcza śmieci, właśnie ponieważ tutaj jest takie złomowisko, jak widzicie wokoło. I ja zaraz będę mógł od niego uzyskać parę przedmiotów. W tym momencie gra pokazuje mi tutaj tematy rozmowy, z którymi mogę się zapoznać. Jest to oczywiście temat tych śmieci oraz pingwin. Przepraszam, moi drodzy, oraz ten gołąb. No, trochę mi się tutaj to skojarzyło, ale trudno. Porozmawiamy sobie o tych śmieciach, które ma ten mężczyzna i on powinien mi tutaj trochę ich dać, ale jest coś, czego potrzebuję, ponieważ jest taka ciekawa rzecz i jest trochę śmieszna. Mój bohater chciałby tutaj z nim negocjować, ale zobaczcie, on tutaj ma karmę dla tego gołębia. Ja w tym momencie potrzebuję tej karmy. I ten mężczyzna, ten bohater, chciałby oddać nam tą karmę za asporororo, wypowiedzenie pewnego słowa. Ale Robert niestety nie zna tyle kumaty i on tego nie rozumie. Zatem ja tutaj po prostu mam taką sytuację, że on mówi coraz krótsze słowa, a ten bohater się tylko denerwuje. Na samym końcu dostajemy oczywiście i tą lalkę oraz karmę za darmo, kompletnie za darmo. Tutaj jeszcze oczywiście mamy pokazaną tą figurkę Conroya. Conroy, moi drodzy, jest tym strażnikiem wiatru, którego widzieliśmy w intro. Zatem mamy tutaj za Asporo tą karmę. Ja oczywiście nacisnąłem sobie to Asporo, ale oczywiście Robert dalej nie jest kumaty, więc ja dostanę za chwilę już właśnie karmę oraz figurkę Conroya totalnie za darmo. No, przepraszam was, że tutaj tak szybko przeklikuję oczywiście te wszystkie rozmowy, ale miejmy nadzieję, że gdy będziecie sami już chcieli się zapoznać z tą produkcją, to jak najbardziej sobie o niej pomyślicie i będziecie mogli tutaj jak najbardziej sobie w pewien sposób oczywiście wszystkie teksty zobaczyć. Zobaczcie, moi drodzy, ja tutaj użyłem tej paczki z jedzeniem dla gołębia, ale niestety jest ona pusta. Zatem w tym momencie tutaj ten mężczyzna się pytał, czy chciałbym jakieś pieniądze za to, żeby mi zwrócił, ale mój przyjaciel Robert, mój bohater Robert, wykorzystał to, żebyśmy mieli linę. I ja w tym momencie będę musiał sobie związać tą skarpetkę liną i wykorzystam to przy złapaniu tego gołębia. Zobaczcie, moi drodzy, mamy oczywiście tutaj w tym momencie sieć, która jest taką siecią na motyle, a moim zadaniem jest w tym momencie strącić tą rybę. Dzięki temu tutaj wydarzą się ciekawe rzeczy. Zaczniemy sobie. Strzelam do ryby, z tej procy oczywiście. I kolejna scenka przerywnikowa.
W tym momencie gołąb był na tyle głupi, że zeskoczył sobie za rybą na dół, a oczywiście ja jestem w pełni gotowy, żeby go ze sobą zabrać, żeby go porwać. I zobaczcie, w tym momencie, moi drodzy, poznajemy bohaterkę Laurę, która mówi o tym, że to jest jej gołąb, zatem my nie mamy prawa go ruszyć, a poza tym ten gołąb nie należy do Conroya, tylko do niej. No, trochę dziwna sytuacja, ale zobaczcie, Robert zakochuje się w niej, jest naprawdę zauroczony od pierwszego wejrzenia. I zobaczcie. Teraz pytanie, jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? No, kurczę. Zobaczmy. Pytanie, jak ona się nazywa? Zaraz będę wiedzieć. Moi drodzy, ona nazywa się... Laura! Ponieważ widzimy to na plakacie, jest ona poszukiwana za różnego rodzaju haniebne czyny. Ale ma mimo wszystko piękny uśmiech. Moi drodzy, to jest początek produkcji Innerworld. Mam nadzieję, że ona wam się tutaj ukazała z najlepszej strony. Dla mnie jest grą bardzo dobrą, mimo tego tutaj nie chciałbym wam pokazywać więcej, ponieważ mam nadzieję, że to, co pokazałem w tym momencie, jest wystarczające. Nie chciałbym oczywiście zbyt wiele spoilerować. Zatem w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!